Jestem, panowie, witam wszystkich. Gdzie ta karta jest? Ale te dźwięki wszyscy słyszą. Wszyscy słyszą, Daro, to nie trzeba mnie. Każdy słyszy w myślach, o, jest kolor. Dobra, jedziemy, panowie. Dobra, dzisiaj taka zabawa. Będziemy losować Zakarię, będziemy losować na pewno tego. Onuachu, dziewczyny do lasu. Albo Onuachu, bramkarz w strachu, Onuachu, obrońcy w strachu, nie? Można sobie różnie... No wakacje jeszcze nie opłaciłem, Elino. Ja już byłem na wakacjach, ale... no, przychodzi mi faktura do zapłaty. Kurwa, że nas wpuścili? Dobra, witam wszystkich, panowie. Nie będę się tak po imieniu witał, bo... Niedługo będzie tak, że będę musiał wymieniać pół streama wszystkiego. Cześć Zichu, cześć Bartek, cześć Magdalena, cześć Sasza, nie? Do you speak English? No. Raz jeszcze YouTube'a tutaj zrobię. Jak widzicie, słyszycie, muzyki żadnej nie ma. Cześć Adam. Muzyki żadnej nie ma, bo już widzę, że dostaję jakieś maile, komunikaty z YouTube'a, że prawa autorskie i wyciszają mi transmisję. Generalnie nie można na nich zarobić nawet tych 3,50. No. I nawet dostaję teraz jakieś byle gówno, kiedyś puszczałem. Takie byle gówno, nie, kompletnie nieznane. I też mi przychodzą już, nie wiem, tak jakoś to okroili czy coś, czy już w ogóle wypuszczasz coś do internetu, to już jesteś artystą. Jakieś bdęki, sręki, jak u mnie cały czasem były, nie? To też wszystko było na prawach autorskich. Jaja normalnie. Czy panowie muszą tak napierdalać? Te. To losujemy chyba dzisiaj, nie? A to zaraz panowie podam dla subskrybentów i dla wspierających na Patronite. To napiszecie, o, 100 końców jeszcze wpadło. To jest przeznaczenie. Dzięki, no bez 100 końców bym nic nie zrobił. A coś nie mogę tego czatu włączyć, chyba z YouTube'a, co jest? A jest, jest, dobra. Cześć Maćku. Ale co dobrze, że nie ma muzy? Dobra, panowie. Plan jest taki teraz, nie? Plan jest taki, że... Jaki brak dźwięków? Kolor były, przecież słyszałem. Nie ma muzy tylko, nie? Plan jest taki, że bierzemy Zakarię, bierzemy tego. Onuachu. Gadałem z Piotrkiem, pisaliśmy ze sobą 4 rano z Piotrkiem. On wziął już Onuachu i mówił, że się porusza bardzo podobnie jak Gold Poacher. To by... Nie, właśnie nie, James. Być może zagra Onuachu i Kolor w pierwszym składzie. Tak myślę. No, czy lepszy jest Onuachu od Kolera? No nie, nie jest lepszy. Ale tak. Plan jest taki. Rijkaard wypada ze składu. Wchodzi Trippier. Za Salibę wchodzi... Zakaria. I za Cristiano... Nie za Cristiano. Onuachu wchodzi za tego. Za Cristiano chyba, no. Jakoś to obmyśliłem dobrze. Tylko już zapomniałem. A, wiej, że będę chciał zrobić albo wiej, albo Zakari CBK. Nie, nie, spokojnie, to są... No ale to Onuachu, to wiesz. Dobra, porównajmy sobie, zobaczmy sobie, jakie są eventy najpierw. Wiesz, no... Nie, no jak nie wyskoczył Kolor? Dawaj jeszcze raz. Ale dźwięk był? Czekaj...
Może się zepsuł koler. Dobra, nieważne. Z eventów. A koler królem? A to koler królem chyba nie działa. Dobra, koler królem chyba nie działa. Chyba nie pamiętam już co działa, co nie już na tym streamie. Dobra, jest tak. Są trzy skille i... 50 końców. Ja wczoraj grałem, panowie, poza streamem z Vitinho. Z tym, co streamuje, to na 50. O. Tak, grałem z Vitinho. No i przeżnąłem 1-0. Ale dobry mecz. Cześć, Adreno. O, dobrze grał. Tak, i będziemy chcieli zrobić CBK, Zakari, albo wiej, że jeszcze nie wiem komu dokładnie. Panowie, słyszeliście Godzillę, czy nie? Cholera? Jak tam z tymi dźwiękami jest? Było słychać, czy nie? No ja słyszałem u siebie. Cześć, Michigan. Nie, dobrze grał. Dobrze, że nie zgrał. A cicho bardzo są, ten koler? Co on tak? No to może teraz dajcie mu szansę. Głośniej było? Cześć, Michael. Dobra, nie będziemy gadać tutaj, nie? Czyli tak, weźmy sobie, ocenimy tych piłkarzy. Tu jest od razu tych trzech piłkarzy, to jest grywalnych. Takich topowych, nie? Żeby nie było. Tak. Ja miałem Donnarumę. Miałem Donnarumę i jeśli chodzi o Donnarumę i... To super mi bronił. W porównaniu do Czecha, to wydaje mi się, że Donnarumma jest lepszy, jeśli chodzi o wyprowadzanie piłki, jakieś podania dołem, generalnie atrybuty, które nas nie interesują, a Czech jest lepszy chyba w obronie. Zaraz wam pokażę. Gdzie to jest? Ale weźmy sobie tak po kolei tą paczkę. Tak. Te skille są te same, panowie? Czy sprawdzał ktoś, czy na aplikacji już normalne są skille? Lacazette 95 na maksie. No speed, przyspieszenie, taki deep lying forward z podaniami 73, wykończeniem, balansem wysokim. 1,76 m wzrostu. O, zobacz, czy skille są te same. Nie, w ogóle źle pokazuje ta strona te skille. No Lacazette tutaj ma skille do strzałów, true passing, trackback. No tutaj nawet nie pokazuje, że true passing jest, coś się dzieje z tą aplikacją dobrego. Słabsza noga high. Taki sobie. Prawy obrońca i też na prawej pomocy może zagrać. Nawet ja już z skillami tutaj nie ufam. Co on tutaj ma? No, pinpoint crossing, fighting spirit tylko. No, tu jeszcze ma true passing dorzucone. A w grze nie ma true passing. Oszukuje mnie ta aplikacja. Mam nadzieję, że chociaż dobrze pokazuje atrybuty. Orchestrator. 1,85 m wzrostu. Physical contact 80. O, ten jest fajny koleś. Ten jest fajny koleś, tylko ma mało skilli trochę. Ale dobrze wygląda.
Taki fizyczny dosyć orkiestrator. Mało skilli ma. To też bym się w nim nie bawił. Sar. Prolific Winger. No, ten ma przyspieszenie. Ma szybkość. Ma dribbling. Kicking power. Jakiś tam balans. Sobszą noga high. Skier do strzałów. Znajdź coś do kiwek. Long range shooting i wrzutek. Taki przypomina mi trochę tego. Trochę Davisa. Czy innego takiego stricte skrzydłowego z dribblingiem. Ale ten ile ma wzrostu? 1,80 m wzrostu. No to tutaj bym szukał jego siły. I na ten wzrost to całkiem szybki. Ale prawonożny, słabsza noga, high. Nie, to też taki sobie. Gomez, orchestrator. No ten jest kolej bardzo niski. Skille ma do kiwek, long range shooting, do strzałów, znaczy do podań dołem, on też pass through passing, low lofted pass, nic do defensywy. Tamtym się lepiej, 1,85 m wzrostu podobał. Tamtym się lepiej podobał trochę. Bułka. Panowie, grałem tym bułką kiedyś i mega mi bronił. 1,99 m wzrostu. Teraz jeszcze oglądałem kanał sportowy przed chwilą i to jest offensive. Michigan, to jest offensive. Oglądałem kanał sportowy, tam była ankieta odnośnie tego, kto zastąpi Szczęsnego w bramce, nie? Kogo chcą. No to 63% było na bułkę właśnie. 63% też było, no. Nakamura. Skier do strzałów i do podkręcania. Podkręcanie na poziomie 80. Co przy noga high. Też podobna sytuacja. Są tacy zawodnicy, którzy ja kompletnie nie gram. Jakiś speed, przyspieszenie, coś do dribblingu i balans. Zawsze coś tu jakieś tu mają. No i środkobrońca Teate. No to solidny obrońca już widać. Solidny obrońca i skille ma. Heading, rising shot, aerial, sliding tackle, acrobatic clearance, fighting, spirit. No to nie wiem, no na atrybutach dobrze wygląda, ale blockera, interception dać obrońcy takiemu solidnemu, tylko to szkoda trochę. To są takie skille rzadkie. A jeśli chodzi o Donnarumę, Michigan, no to myślę, że to jest offensive. Z niskim wybiciem. Nie ma go. O. Wszędzie podwójne litery. No i tak, i tutaj jest 1,96 m wzrostu, 90 kg wagi. No tak jak Petr Czech, identycznie prawie. 24 lata, u Czech ma u mnie 23. A forma B to będzie się zmieniać. Tak wygląda offensive goalkeeper z niskim wybiciem. Właściwie możemy porównać go do tego. Do Czecha, którego mam. Jakbym trafił do Narumę, to nie wiem, czy byłby lepszy od Czecha. To już są oboje tacy porządni bramkarze, ale chyba bardziej Czecha wolę. No widzicie?
Wszędzie czerwono Czech ma atrybuty takie stricte bramkarskie cechy, no to. No to ma lepsze, nie? A wszędzie czerwono. I stąd ten właśnie overall wynika trochę chyba tego. Nie wiem, nie mam pojęcia. Ale widzicie, jak to wygląda. No dobra, weźmy sobie teraz tego Mbappę. Nie wiem, panowie, czy to jest najlepsza jego wersja, czy nie. No ma fenomenal finishing. Pozwala mu uderzać z większą skutecznością z takich trudnych pozycji, niewygodnych. A wygląda tak. Wygląda tak. Niestety na Mbappę to się nie wypowiem, bo już tyle tych wersji było. Ale być może to jest najsilniejsza wersja jego. Skille ma tak. Double touch. Coś tam jeszcze do kiwek. Podkręcanie, strzały, acrobatic finishing, first time shoot, phenomenal finishing. No, tutaj brakuje mu dowodzeń, jakiś vantage pass, true passing. Coś można było jeszcze wymyśleć. Tak wygląda. Na pewno ci, co lubią dryblować, no to pewnie być może jakiś double touch ulepszony zrobią, czy nie. Najlepsze Michigan? Ty omawiasz. A, to Michigan miałeś wszystkich. No to widzisz, no. No to jak Michigan mówi, ufa Michiganowi, że to jest najlepsza wersja Mbappe. No to nic, no to tutaj macie top Donnarumę, macie top... Mbappe. Nie macie top Zakarię w moim skromnym zdaniu. Gdyby nie ta forma C i standard, no to osobiście byłby to dla mnie najlepszy DMF w grze. Nawet lepszy od Wiejry. Tylko że forma, nie? Forma i dodatkowo z tych skilli, a nie widzicie tego. Dodatkowo z tych skilli Zakari ma Fortress. Fortress działa w ten sposób, że w momencie, gdy w drugiej połowie wasza drużyna prowadzi jedną bramką, to on zyskuje dodatkowe zwiększone atrybuty do defensywy, czy umiejętności, albo tam skille. Także to lepiej wygląda. I może tak grać w pierwszej połowie na przykład Wiejrą, i wpuszczać Zakarię w drugiej połowie, jak wygrywacie 1-0, wpuszczać Zakarię z super subem. Jeszcze dodatkowo zwiększycie sobie profit do tego wszystkiego. Ale summa summarum, ten Zakaria... Macie, bo jak masz soul control, flip flap i double touch, te trzy skille, to twój zawodnik robi szybciej tego double toucha. Zobaczcie, jak ktoś ma tą kartę, ja ją mam, nie? Bardzo długo nią grałem. I nie wiem, dlaczego przestałem ją grać. Chyba przez formę C. To ona za dużo się nie różni między tym, a tym Zakarią nowym. Bo sprawdzałem. No, ale ten Zakaria nowy ma właśnie Fortress. To jest największa różnica. Chyba też jakiegoś brakuje skilla. No tak to wygląda na maksie, nie? No i ten nowy Zakaria jest troszkę wolniejszy. Ale skille defensywne ma lepsze i coś tam lepsze. No i dlatego chciałbym mieć teraz jednego DMF-a, chciałbym mieć na ławce, który mógłby zagrać na CB-ku i na tym, na CB-ku i na DMF-ie. To muszę albo Wiejrę, albo Zakarię zrobić i wtedy zrobię miejsce dla Trippera. No i skill ma główkowanie, skill strzał, first time shoot, one touch pass, man mark, interception, blocker, fortress, fighting spirit, czyli raz, dwa, trzy, cztery. Cztery skille, dodajecie mu jeszcze cztery do obrony i ma wszystko. Osiem skilli do obrony plus fortress.
Jeszcze super saba można mu wrzucić. Bardzo fajny piłkarz, jak ktoś wygrywa zawsze tak jedną bramką. Tak jak ja. W dużej ilości meczy. Suma summarum, paczka jest bardzo mocna, jeśli patrzymy na tego, jeśli patrzymy na tą trójkę. No i ten Bułka też jest mocny. A cała reszta to stricte driblerzy. Sar. Sar wysoki, taki skrzydłowy. Ten też jest obrońca fajny, ale to blocker i interception to są za drogie skille, żeby dodawać obrońcy bardzo solidnemu. Nie wiadomo na ile ten... Nie wiadomo, Daro. Nie mam kompletnie nic. Jeśli Ariel dodaje, wiesz, 10%, tak tutaj to nie wiesz. Nie wiesz, że ten Fortress daje, nie? Może dawać 1%. Albo nic nie dodawać. I to taki efekt placebo będzie, nie? Mam z Fortress, a działa? Nie wiem. Na tej zasadzie, nie? No dobra, no ale suma summarum. O, wiecie co? Porównam wam jeszcze, pokażę wam porównanie z Vieirą. Różnica jest taka, że Vieira to Destroyer, a Zakaria to Anchorman. To jest ta pierwsza różnica. A druga różnica? A drugiej nie ma żadnej. Ten sam wzrost praktycznie. No i Vieira jest lepszy technicznie na pewno. Od Zakarii. Ale to tak wygląda właśnie, porównanie macie, nie? Z lewej Vieira, z prawej Zakaria. Bardzo, bardzo są podobni do siebie i dlatego mówię, no, tych dwóch gości chciałbym mieć. Za Franka Rijkaarda. No, a ze skilli na pewno trzeba dodać Zakarii. Ale ja mam starego Zakarię, to jak przerzucacie piłkarza o tym samym nazwisku, na przykład Zakarię w Zakarię, no to macie 50% taniej. No mam, Jace, niby mam, wiesz, no ale to... Aj, to... Dobra, poczekajcie, no to musimy zapisać, panowie. Subskrybenci, możecie teraz obstawiać zakłady, za którym trafimy. Ja sobie zapiszę. Dawaj, jak ktoś trafi, to... No to losujemy, nie? Nagrodę dla niego. Podobasz mi się El Nino, dobrze. Za El Nino... 69. Dobrze. Nie, chodzi o to, za którym razem trafię. Losik 40. Nie, chodzi tylko o Zakarię mi. Tak, o Zakarię. Chodzi o Zakarię. Tutaj inni mnie nie interesują. Cześć, Marcin. Inni mnie nie interesują. Maciek za 15. Michigan 30, dobra. Christopher też 69. No dobra, dobrze, dobrze, bardzo dobrze. Lubkin 5. James 11. Panowie, James nie ma subskrypcji. Ale James to jest wojownik, który mi wszystko tutaj ogarnia. Jak ja mam jakieś problemy techniczne, to zawsze mi ogarnia. Dlatego traktuję go jako subskrybenta. Tak, pojedynczo dalej lecimy. Czekaj, coś tam nie zapisałem. Adriano o 70. To dzięki Jamesowi, panowie, znaczy dzięki Apro Galante jest ten kalkulator dla obrońców, kalkulator do skilli, także on, panowie, dzięki niemu, nie? Adam dla subskrybentów tylko na Twitchu. Już nie wiem, kto tam, czy macie konto na Twitchu, czy nie, bo już czasem ludzie oglądają na Twitchu i dla YouTubie. Czekaj, Adriano. Jetro 13. Jetro, ja mam dla ciebie nagrodę do wylosowania jeszcze.
Zostań na streamie. Trafiłeś tą Albanią. No poważnie, Albania wygrała, Jetro. Daro, 37. Panowie, nie powtarzajcie tego wszystkiego, bo mi się pierdoli już lekko w głowie. Nie, jedziemy, losujemy pojedynczo. Pojedynczo losujemy. Dobra, mam El Nino, Losiek, Maciek, Michigan, Christopher, Lubkin, James, Adriano, Jetro, Daro. Wpisujcie po jednym, nie? I tyle. No, napisaliście mi tyle liczb. Dobra, lecimy, panowie. Oby za pierwszym, nie? Oby za pierwszym. A ten dobry jest nawet. Jakiś Mbappe mi wyleci, nie? Też w ogóle będzie. Chyba tak, Adriano. Nie, zachowam go. Żeby ludzie weszli na tego, weszli kiedyś do mnie na streama. Ty, on Mbappe tego dobrego ma, nie? I wtedy jak będzie dużo ludzi, to wtedy go przepalimy, nie? Ty, po co zrobię? Chyba mu się guziki pomyliły, nie? A ja z premedytacją tak jeszcze, nie? Mam niby Boga już w drużynie. No to by było na tyle chyba, nie? Nie, jeszcze dwa strzały. Dobra. I zrób lwa. Daj. Showtime, no. 120 Michigan? A ty chciałeś całą trójkę. Ja właśnie nie potrzebuję tamtych, wiesz? Tamtych to, jak wiesz... Jak się po drodze trafią, to niech będą, ale tu idę po tego, bardziej po Zakarię. Dobra, pieniądze się skończyły. To mnie zaskoczyło trochę. Może z paczkiem zrestował? Dajcie mi ten... Może wzrastała paczka, nie? Czekaj. Chyba tak, to jeszcze raz z grubej rury ładować. Czy są pieniądze jeszcze na tym koncie? Chyba są. Panowie, dostaliście nagrody, czy nie? Bo dałem już, żona dała babci, mamie. Babcia ma teraz ogarniać wysyłanie. No, Michigan zgadza się. Mega kot, no, tak jak mówisz. No, to dostaniecie. Wiesz co, Grismaty? Rummenigge, jeśli chodzi o Rummenigge, no to na pewno jest lepszym piłkarzem, który walczy w powietrzu. Ale ogólnie, no to lepiej pytaj się Michigana, bo to są takimi zawodnikami, nie gram. Ale Rummenigge mi wygrywał dużo pojedynków główkowych, jak grał przeciwko. Ten Klaus też jest fajny, panowie. On jest w paczce Francji. Bardzo fajny zawodnik. No zbliża się te 69, czy nie zbliża się? Za 10 to było dobrze. Ale teraz będą losowo paczki, tylko takich wartych uwagi. Czekam na jakiegoś goalpoachera. Halanda takiego, wiecie,
Takiego dzikusa, nie? Tak, to by było to. Mukiele. Tego Tomek EBD by bardzo falił obrońcę. Kiedyś była jakaś jego karta, chyba zielona, czy też taka. Też jest super obrońca. Ten Mukiele, no. Taka czerwona chyba kiedyś była. Adriano, ale wydam więcej, jadąc po jeden, ale dzięki temu mamy nagrodę, nie? Jak traficie? Dokładnie. Ale wiesz, Adriano, zakładając, że zaczynasz, możesz trafić za pierwszym razem, za karię. A możesz trafić, wiesz, weźmiesz paczkę i zmarnowałeś 8 strzałów. Też w ten sposób można kalkulować. Matematycznie, jakbyś chciał wszystkich trzech wyciągnąć, to chyba brałby po 3 od razu, nie? Po 9. Ale liczę tutaj, że on wie, że... Zakaria wie, że należy dołączyć do tego zespołu bezgranicznie tutaj, zaraz, pierwszy. No właśnie, nie ma reguły. A tym bardziej już teraz wlatuje, zobacz. Nie. Byłem się u El Promuresa i pytałem się go, czy idzie po Mbappe, nie? Czy to najlepsza wersja Mbappe? No tam chłopaki powiedzieli, że tak. Też powiedzieli, że tak. I pytałem się, czy idzie, a on mi pokazuje, tam mówi po hiszpańsku i pokazuje mi, że pieniądze, pieniądze, nie? No, dziwię mu się. I też trochę szkoda jest, ale wiecie, z drugiej strony ja i tak już rzadko losuję, mam takich specyficznych zawodników i rzadko, nie? Ale Onuahu to nie mogę przepuścić. To jest target man. Tamtego Onuahu to też muszę wziąć. Patrz, nie ma nic, nawet jakiegoś słabego. A, chodzi ci skąd wiedzą o tym? O tym, że jest najlepsza wersja? Nie mam pojęcia, ale każdy ma tam jakieś swoje te... No ale chyba jakbyś miał Mbappe za GP Pońcy, byś miał Mbappe za tego, z Phenomenal Finishing, to wiesz, nawet dla kibiców go byś puścił, nie? No właśnie nie wiem, Adriano, to też nie masz odpowiedzi. No jest Gomez. Dobra. Dobra, Adrian, dobra. Nie wiem, nie mam pojęcia. Ja się tylko ich zapytałem. Tak samo jak ja na przykład wiem, że Onuahu nie jest lepszy od Kulera, ale mimo to ma ponad 2 metry, nie? I być może o Mbappe też ludzie wiedzą. Tak jak o Kulerze, nie? Mbappé, skąd jest? O, to też może być wartościowa karta. O, być może ostatnia. Taki można powiedzieć rodzynek. Tego Lee Kang Ina też ludzie chwalą sobie. Tutaj chyba nawet coś Adam czy tam Mateusz pisali o tym. Też była jakaś wersja jego specjalna. Boże, to jeszcze? Myślisz, Mbappe dostanie za mistrza? No to musiałaby przebić te karta wszystkie inne. No, to, ale to Daro, to nie tylko ty mówiłeś. Bo to ktoś mi mówił jeszcze wczoraj nawet,
Ktoś się pytał, że szuka jakiegoś tam piłkarza, chyba skrzydłowego. Ktoś się pytał, Marcin chyba się pytał. A wiem, Michigan, wiem. Jak trafi on Oahu, to nie będę szedł już po rzeko. Już mi szkoda hajsu będzie. Jak po drodze wpadnie, no to fajnie. Tam też jest ten AMF, Hall Player. Jak się nazywa? Też jest fajny nawet. Tylko, że trochę wolny. A to nie ma znaczenia, że jest. Ktoś już nie trafił? Kiedy to będzie 69? A, mniejszy kadz był. No na razie 30. Na razie 30, panowie. No. Jak do Narumę trafimy, no to też może go sprawdzimy dzisiaj chociaż. Ale pociągnął teraz. To wiesz, to są takie trzy mocne trafy, nie? A ludzie będą ciągnąć? Niektórzy się już pohamują, już stwierdzili, że już pierdolę nie losuje, nie? Ja muszę, bo żałuję, cały czas żałuję tego DiMarco, że go nie wziąłem. To on Oahu też być może on Oahu nie dostanie już lepszej karty. Ile on ma lat? On Oahu. 32? Może to jest ostatni dzwonek na on Oahu. Jaki tam zawodnik jeszcze w Europie ma ponad 2 metry w ataku? No, rzadko takich spotykać. Mówisz, Alnino? Cały szajs zbiorę. O, Piotr mi mówił o 4 rano. Trafił z tego, trafił on Oahu. Znaczy trafił, kupił, nie? On Oahu i mówi, że podbił trochę szybkość i przyspieszenie, bo się porusza bardziej jak goal poacher niż target man. Ja myślę, że może z Kolerem nawet zagra w jednym zespole. Koler ma numer 202. No, on Oahu dostanie 201. I będą w zespole. Nie ma nic. Dummy Runner, będzie 95 wzrostu. Mega jakiś. Nie gram Dummy Runnerem. No jest badge. Tylko widocznie miałeś winstreaka. Ja bym miał winstreaka 5, 10, 15, zaraz się zacznie. To byś dostał, a tak to nie miałeś. Niestety, Adriano. Może miałeś, nawet nie miałeś 5, nie? Chyba. Miałeś 5 z rzędu? No to masz barza. To masz barza za tą odznakę. A co tu się dzieje w ogóle? Powinien być 1 na 50 strzałów. Gdzie ten 1 na 50 strzałów? No zbliża się, Bimaj. Spokojnie, zbliża się, na pewno będzie. A, nie wyświetlasz. Ja sobie też stwierdziłem, nie wiem. Ja sobie stwierdziłem, że być może tylko longball będę miał. Tylko longball. Jeszcze tylko stówa, no. No ale no trzeba tego Zakarię wyciągnąć. To trzeba go wyciągnąć. A tym bardziej, że jeszcze dwóch tamtych wpadnie, tamci też są mocni. Których nie będę używał. Może kiedyś Mbappe użyję, jak mi się pomylą guziki. Ale Donnarumę? Nie wiem, bo sprawdzić może sobie pograć, nie? Tym Donnarumą, bo Mbappe to na pewno nie.
Dobra, idzie teraz. Cześć, Kaiser. Ale mnie strollowała gra, myślałem, że jakiś lepszy padnie. Jak Bułgar skończy, no ale to nie, no ja nawet nie będę nim próbował grać, no bez sensu, no. Tak jak Stoiczkow skończy, nie? Będzie musiał wyjechać. No patrz, no 1 na 50 powinno być statystycznie. Tam jeszcze on łachu czeka, panie. Daj żyć. Dobra, jest 50 strzał. Teoretycznie powinien trafić jedną kartę mocną. Pięćdziesiąt strzał, ani jeden. Jestem 500 końców w plecy, jak nie brałem po 900. No tak chociaż padnie, to niech Zakaria pierwszy padnie, albo niech trzech na koniec zostanie. Niech trzech na koniec zostanie, to też będzie taki tutorial z losowania. Też będzie super, nie? Wiemy, za którym trafiłeś. 147, a tego Mbappe 148, a Donnarumme 150. O, dobrze ci poszło. No, staram się, żeby jakiś content robić na tym YouTubie, nie? Panowie, dzisiaj taka giereczka wejdzie u mnie o 16. Takie demo takiej gry, o takim dziadku i o mitologii słowiańskiej. A kto? Nie wiem, nikt. Nie wyleci. Cześć, Marcin. Patrz, co tu się dzieje. No w ogóle nic. A wiecie co, ta opcja to kiedyś była, ta karta foil, co miała 1% szans, że może wylecieć, jak kupujecie za GP Points'y. Tu też powinno być coś takiego, że jak wyleci jakaś karta, to tam czy inny playstyle, czy jakiś atrybut albo coś, tak losowość, żeby była. Marcin, nikogo. Bo może oni nie są w tej paczce. Tak. Mam nadzieję, że Onuahu chociaż zaraz przyjdzie. Bo wyczyścimy wszystkie paczki do końca i żebyście wiedzieli na przyszłość, nie? Że no gorzej nie możecie mieć. Chyba tak. Adriano, no chyba tak. Pięknie, Marcin, super. A. To może z botem grałeś? Z komputerem może grałeś? Ty jebałeś, bo na bardzo dobrze. Nic nie pisał? Nie, nic, Miba, nic, nic. No jak ja z botem wygrywam, to też w ogóle nic nie piszę, nie? Czasem strzelam bramkę i stoję na własnej połowie z piłką, a frajer też stoi, nie wie o co chodzi. Dokładnie, Lnino, GP nazbieramy. Będzie dużo, będzie dużo. Pięknie. I treningów, Boże, ile będzie treningów? 69 się zbliża, 60 jest aktualnie. Już pierwsze odznaki wiosny. Będzie GP na dodawanie skilli? No ale to nie, co ty? Adriano, ja bym musiał sprzedać kupę tych piłkarzy. Czy większa szansa jest? Wiesz co? Teoretycznie
Na więcej nie jest większa szansa, ale więcej możesz sobie pozwolić za GP points. Czyli jakbyś miał. No, zawsze masz 100 końców oszczędności. Czyli załóżmy 15 strzałów gratis byś miał. Ale tu chłopaki, tu jest taki konkurs. Oni pisali, za którym razem trafię za karię. I jak ktoś zgadnie, no to nagrodę wylosuje. I tyle, nie? Lino, licz tam. Dobrze, Lino. To jest niemożliwe, żeby za 69. Tą... Dobra, dobra, Lino. No patrz, bo jak będzie za 69, normalnie jaja będą. To jest idealny stream wtedy. To który teraz? O, o Noden of Cons. No dobra, dobra, no dobra, no. Jedziemy. Panie Konami, no co jest? Ale dobrze jest, panowie, że tak, że... Tak, na Zakarię, no. Ale dobrze jest, że chociaż coś wyleci, nie? Bo mogą w ogóle nie wylecieć. Bo w FIFA tak było, że chyba tam nie ma żadnej gwarancji, nie? To... Nie, no, nie, nie możesz trafić. No, przecież to takie żarty tylko były, nie? Tak. 58 strzałów. To powinno wystarczyć na spokojnie. Tak. Połowa się zbliża. 66. Nie, kukurydza, on powiedział 69 z Christopherem. To jest niemożliwe. Cześć, Kacper. Nie, to wtedy jednego losujemy. Jednego teraz wtedy losujemy. Nie weźmie, na przykład tutaj mam piłkę, to nie dam jednemu guma, a drugiemu skóry, nie? Bez sensu. Chyba tak. No razem powiedzieli 69. No jest bułka, ale to... Ale był polski akcent. Patrz, co tu się dzieje, nie? Cześć, Jarosz. No będę miał, ale ja już mam tego. Ja mam tych treningów tyle, a GP łańcuchów nie mam za dużo. Może teraz będę miał. Ktoś 80 napisał? Poczekaj, zaraz zobaczymy, kto tam jeszcze napisał coś. Adriano 70? Nie, 80 nie ma. To oni, wiesz, pisali, co chwilę pisali, tylko pierwszy wynik wziąłem. To może reset paczki i będzie łatwiej trafić. Patrz, co tu się dzieje. No faktycznie, może jej nie ma w paczce.
No jest połowa teraz. No to za połowę to musi chociaż jeden wlecieć. Tak. Cześć, hardcore. Zakarię, Zakarię, Chris. Fortress? Fortress to, Adam, taki skill, który działa, gdy w drugiej połowie masz przewagę jednej bramki na swoją korzyść. Tak, przewagę jednej bramki. To wtedy atrybuty defensywne, czy tam umiejętności, czy tam skille, Zakarii wzrastają. O ile procent, nie wiem. Może w ogóle. Jest efekt placebo. Jarosz, dlatego, że tutaj dla subskrybentów i tak, dla subskrybentów na Twitchu, kto zgadnie, no to losujemy nagrodę dla niego. Jak ktoś zgadnie, za którym razem losuje. No nikt nie zgadnie, no już chyba nikt nie zgadnie. Nie ma szans. Ktoś nawet był jakiś optymista, bo ja za piątym, nie? Kurwa. Gdzie on żyje, nie? No ale właśnie, kurczę, nie wiem dlaczego czuję koronę ode mnie, przecież to wiesz, no skąd wiedzieli, że będę szedł po Zakarię? Nie no, zaraz się trafi przecież. Jeszcze mam trochę pieniędzy. Eriksen fajny. Tak, hardcore, to jest beta. Sześćdziesiąt dziewięć. Dodali, no. To jest w drugiej parce Jarosz. Też po niego będziemy szli. On Oahu. Też będziemy szli. On taki jumpa ma gorszego niż Koller. No ale 201 cm. Piotr go kupił w nocy i mówił, że się porusza jak goal poacher. No to akurat będzie może z Kollerem zagra. Dwóch napastników, 4 metry w ataku i tyle, nie? A, już nie ma nikogo. No to już nie ma sensu chyba za 900. El Nino, to tym bardziej nie ma sensu. Znaczy Daro. Idę, Adam, idę, no. Tu jeszcze nikogo nie trafiłem, panowie. Teraz to już nie ma sensu po 900 iść. Na początku jest sens zawsze, nie? Ale to teraz to już... No już muszę trafić. Po 900 jakbym szedł, to bym zaoszczędził 600 strzałów teoretycznie. No i to nie zaoszczędzę. Ja rozumiem, co tu się dzieje. Nawet jednak nie mogłem trafić. Tyle razy już trafiałem. Bułka jest, jest bułka, no, chociaż tyle, no. Super, bułka super, no. Jeszcze zamiast życia, któryś z tych trzech wyleci pierwszy, to nie będzie Zakaria. No, trzeba mieć pieniądze, żeby drogie kontrakty z nim podpisywać. Czy ktoś z was trafił za darmo tego zawodnika jakiegoś? Znaczy chodziło o jeden strzał, za pierwszym strzałem coś mieliście tutaj? Czy ta gra po prostu mnie troluje? W ogóle jakiś procent ustawiło Konami. Nie wiem, 0 z 5% ustawiło, albo mniej. No Adam, wiesz, no miałbym zaoszczędzone 9, ale jakbym trafił za pierwszym razem, to miałbym zaoszczędzone 8. Tak? Jakbym chciał trzech zawodników, to bym szedł po 900, ale ja nie chcę trzech. Chcę jednego.
Zamieszaj coś? Ja w to nie wierzę. Nie trafiłem nic, Kamil. No, wiesz co? Ja chcę Wejrze albo Zakari zrobić CBK pozycję, którą jest jedną z dwóch. No idzie, dobrze idzie, super idzie. Już dawno przesadzili. Już po 10 już przesadzili. 100 strzałów, nie? No to jeszcze Turcja nam została. Tam jeszcze jeden konkurs zrobimy, panowie. Patrz, co tu się dzieje, no w ogóle... Szkoda gadać. Konami daje nam poczucie tego, że losujemy. Ciesz się z tego, Bimbaj. Mogę ci nie dać nic. Ale jak sprzedam Mbappę i do Narumę, to kupę GP Points będę miał. Trochę, nie? 50. Setny, tak? Nie, jeszcze nie setny. A później sprzedamy, jak nie będą tego, nie będą grać, to... No, ale Maciek, to wydaje mi się, że jakoś, nie wiem, no na pewno jest tak, że oni gdzieś podkręcili szansę na zdobycie tych piłkarzy, bo to nie jest tak, że na każdą szansę ten procent taki sam, nie? Na bank, nie? Dzięki, 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 Adam. Nie, to Adriano, to jest tutorial taki z losowania. Zobacz, przecież tu... No to teraz już musi lecieć. Kurwa, wejdzie mnie do końca tą paczkę. Gdzieś te procenty muszą się zgadzać. Ja nie, Maciek, ja mam takich dosyć specyficznych zawodników, że ja muszę, wiesz, losować. Jak jest, czuję, że po prostu mi ci piłkarze się przydadzą, no to losuję. Tutaj Zakaria i... O! On łachu jest. Dobrze, jedziemy z koksem, panowie. No jest Donnarumka, no dobra. Chuj mu dupy. Ta, Unuahu pierwszy spadnie, no. Już to widzę. Teraz się człowiek zastanawia, nie? Trafi mu Zakari sobie myśli, nie no, Mbappe został. 40 strzałów tylko. I tak bym nie losował. Bimbaj, 3 strzały został, Mbappe będzie, nie? Dajcie spoko. Nie będę marnował pieniędzy. Elnino, Kilian przyjeżdża, nie? Dobry, ja tu przyjechałem do klubu, nie? Ja mówię do niego, a co to masz w plecaku? Swoje rzeczy, nie? Nie rozpakowuj się, nie? Masz tu bilet, hej, cześć, na razie, nie?
Dzięki, Aaron. Dzięki, Aaron. Staram się, żeby to był content jednak, nie? Trzymał w napięcie do końca, a nie od początku. O, za pierwszym razem wpadł. Nie no, Dunlop wpadł dosyć szybko. Co to za setnym strzałem? To już z górki idzie. Ja pierdolę. Nie, rekord był tam... Ile był rekord, panowie? Teraz wleci, bo Koler się odezwał. Koler wzywa. Tak. Rekord był chyba z 80, ale to na UFL-u. Tak, bo tak było, nie Daro? A muszę zrobić, panowie, jakiś alert dla Onuachu też, bo to wypada. To jest zawodnik nie z tej półki. Wyższy niż inni. Boże, wszystkich wybiorę. Ale to jest tutorial z losowania. To jest ostrzeżenie dla tych, co nie mają pieniędzy i myślą, że mimo mam 300 końców losować. Mam 400 końców, ja też zaraz mam. Losować? Chyba tak, zobaczymy. Dzięki, Gryzmat. Może zresetuję, kurwa, będzie lżej. Ja pierdolę. Co tu się dzieje w ogóle? Jakiegoś laga mam. Nie jest umtiti niby, ale... Cześć, Artur. Czy ja wiem, czy obniżyli drop? Chyba nie. Kurwa. Nie, Kamil, nie chce mi się bawić. To jest tutorial. To jest ostrzeżenie dla tych, żeby w hazard nigdy nie szli. Bo hazard uzależnia. Także wie, to jest taka przestroga. Ktoś myśli, bimbaj, uciłałem 500 końców. Warto iść po mbapy? Kolego. Spróbuj szczęścia. Oczywiście, że warto. To jest pewny strzał. A ty mimo, za którym trafiłeś? Nie próbowałem, nawet szczerze mówiąc. Co jest tam? A Donnarumma masz? Mam? O, no jest Donnarumma. Czy wiem, czy jebie po kieszeni? Mam już trochę piłkarzy uzbieranych. 122. Panowie, to musi... What? Bro, what are you talking about, man? Panowie, to musi być pierwsza dywizja. To musi być pierwsza dywizja, alert. Tak to nie przejdzie. Bo oni myślą, że ja będę zaprosił ich do drugiej, trzeciej dywizji, nie? W pierwszej dywizji będzie, gramy przecież. Dawaj alert, El Nino, dawaj jakiś alert normalny. Ale to wszędzie jest teraz Marcin Mikro.
No. Pierwsza dywizja jest dobra. To już teraz leci, panowie. Niech wie, że uratowani jesteśmy. Lewy zaunaru. Muszę się wyrobić. Jak jest pierwsza dywizja. Ty, Daro, jak ja mu podpiszę kontrakt? Czy to się dzieje naprawdę, kurwa? A gdzie Unuahu? On też się obył. Ale on z Afryki to tam za grosze przejdzie. No jest frankowski niby, nie? Ale mam już frankowskiego. Czy nadal lepiej po jeden? No tak patrzę teoretycznie... Tak. Odkąd napisałeś, to tak. Chyba po 900 lepiej by było. Ja go ostatniego wyciągnę. Kurwa. Artur napisał za 900 losów. Nie, no co wy, za 900 się nie opłaca. Bo jak na przykład mam 150 i za pierwszym trafię, to 800 końców w plecy. No chyba, że znacie przyszłość. Zbamy, kurwa. Nie, nikt mi nie pisał, nikt mi nie pisał. No Krujfa. Krujfa za pierwszym razem trafiłem. Za darmowego losa. Panowie, szybko dosyć. Dobrze. Ja nie pamiętam, kiedy był. Ale mamy content, panowie, mamy content. Takiego contentu nigdzie nie dostaniecie. Żaden streamer eFootball nie da wam takiego contentu z Studio Realu. Adam napisał, że może by odpuścił. Może faktycznie, kurwa, odpuścić. Nie, no to faktycznie. Kurwa, nie chcę przyjść. Może ten przyjdzie. Zmylimy Konami. Tak. Dobrze. Teraz wejdzie. Teraz wejdzie. A jednak. Kukurydza, jak zostanie 9 za 900, nie? Może wejdzie, nie? Patrz, kurwa, nie ma. Co jest? No jest, panowie, jesteśmy w domu. Co tu kurwa się dzieje? Jakieś buga mam. No hardcore, ale to wiesz, to hardcore. To nie jest tak, musisz częściej być na losowanie, bo ja nie losuję często, tylko jak są moi piłkarze. To widzisz, kurwa, to już każdy jest mój. Wszyscy są moi, cała 150, kurwa, zawodników.
Ja wszystkich biorę kurwa w ciemno. No zostało, no jest, już mamy to panowie. To jest klasyczna dziesiątka. Czy to jest kurwa niemożliwe? Czekaj, wejdę w tą paczkę, może ja go trafiłem już kurwa i wylosowałem i wykasowałem przez przypadek. A. Ja pierdolę. Jeden był Mejang, dobrze. Następny jesteś w kolejce. Wy też. Dobrze, wiemy, gdzie mam iść. Kurwa, jak Zakaria będzie grała za te pieniądze, ja pierdolę. To będzie, to kurwa będzie mieszanka Kante, Vieiry i Keneta Zeig, bo kurwa z Legii. Ty nie stream? To lagi są. Mam pieniądze jeszcze, czy już nie? Kurwa, muszę do rządu zadzwonić chyba. Kochanie, bo ja gram teraz w jednorękiego bandytę. Czy mogę? Możesz, no dobra. Kurwa, no to 50% szans, to przecież każdy kurwa debil trafi, nie? Wyłka kawy i jedziemy. Co się psuje wam? Za dużo ludzi ogląda. No czasem tak jest, że nie można mieć w życiu wszystkiego. Wy też nie możecie mieć na przykład dobrej jakości streama. Ja też nie mogę mieć wszystkiego, tak widzicie. Ale teraz już jest. Czekaliśmy na ten moment. Proszę bardzo. Kurwa. Coś pięknego. Coś pięknego. Zakaria. Dobrze. Super. Dobra, panowie, wypisywać tego, wypisywać... A, paczkę sobie opiszemy jeszcze. Dobrze, dobrze. Panie Bobrze. Ale co na YouTubie? Na YouTubie działa? Dobra, pan... Nie, panie dziku. Po co tam, nie? Nie, no, ja tylko paczkę chcę opisać i jedziemy dalej. Ale teraz jedziemy po Onuachu. To po Onuachu za pierwszym razem. Nie, już pierwszy raz był. Za drugim. Coś mi się zacięło może w tym... Która to paczka? O, to jest ta paczka. Jak wleci Jacko, panowie, to się nie obrażę. Bo to jest być może jego ostatnia karta. Super Target Man. Bardzo dobry. Mega Cox. Taki Giroud. Taki Giroud, tylko że Giroud jest lepszy w powietrzu, a Dzeko technicznie trochę lepszy jest. Ale co stream stoi? Adam, myślałem, że tylko ja to widzę. Tak, Adam, myślałem, że tylko ja to widzę, że zaoszczędziłem 200 końców. Dobrze, Adam. Jacko, być w 100 osób na streamie i nie będzie lagować. O, ten jaki roaming flank, zobacz, z jakimś balansem, z szybkością, przyspieszeniem, z siłą uderzenia. Z wrzutkami. To jest fajny, gość. Czekaj, go zobaczę sobie.
No True Passing ma Fighting Spirit, Skill podrzucania, Double Touch. No to jest fajny koleś, panowie. 1,72 wzrostu. Słabsza noga high. To nie jako dribbler. Zajebisty. Dobra, bramkarz to nie. Klasyczna dziesiątka. Jakiś tam. A to są chyba ten, zawodnicy sezonu. Ale co tnie, panowie? Dalej tnie? No nic, co ja mam poradzić na to? Nie mam pojęcia. Czekajcie chwilę. Może Ned mi nawala. Nie no, Ned mam dobry. Czekajcie. Nie ma nic? Coś się tam grzeje, ten laptop. Ty, ale ja nie mam streama chyba. Nie no, mam, dobrze. Czekaj, ale za mula. No tylko mój tak za mula. Ty, ale ja nie mam streama chyba. No kurwa, działa normalnie u mnie. Nie, no mam, dobrze. No zobacz. Widzicie? Czekaj, ale za mula. Bimbe, powiedz coś do mikrofonu. Teraz. No tylko mój tak zamula. Nie, no jest dobrze. Jest godzinne opóźnienie. No, gadam ze sobą. Nie, no działa mi Elino. Normalnie wchodzę na tego, to mi działa. No, normalnie wchodzę na tego, to mi działa. No kurwa, no. Locujemy, zaraz zresetujemy, nie? To za dużo ludzi było. To się zszokował materiał. Nie, opisuję paczki na razie. Ten wisca jest super na skrzydło. Ale muli mi trochę faktycznie. Nie, dobrze jest. Dobra, panowie, zobaczmy tych zawodników do końca. Kulej. Środkowy obrońca. No, taki dosyć wolny, ale twardy w powietrzu. I wysoki. Speedy, przyspieszenie. Słabo. Tak normalnie, tak jak u Pamekanu. U Pamekanu jest szybszy trochę. Krzysiu Piątek. Krzysiu jest super piłkarzem i dobrze walczy w powietrzu. Ale Fox in the box i... generalnie troszkę niskie jest, 1,83 m wzrostu. Ale ktoś gra Polakami. True Passing, Fighting Spirit, że on ma te same skille, zaraz zobaczy. No te same ma tutaj, no, super sub. Ale bez True Passing jest tutaj, naprawdę, a to tutaj mam w aplikacji True Passing. Power, wysoka stamina, słabsza noga, low. Rzutki takie sobie, generalnie fajne skille. Gdzie on jest? Bardzo fajne skille. Bardzo fajne skille. Do wrzutek.
Do podań, do strzałów i do obrony jakieś tam też skill ma. Niezły. Niezły i tutaj sobie już tych bramkarzy. Bramkarza ominę, Liwakowicza. Mertens. Mertens to jest hall player. Też mógłbym go przetestować, tylko że jest troszkę wolny jest. No, troszkę wolny, ale jest technicznie super, balans super. Rzutki też całkiem ok. Można by go przerobić i naprawdę dobry byłby zawodnik. No, tego też bym chciał trafić. Tego też bym mógł trafić. Uisal. Co to jest? Środkowy obrońca. 1,80 m wzrostu. O, ten jest dość żenicki, to jeszcze wolny. Być może ma wszystkie skille prawdopodobnie. Ale trochę wolny jest. No i jest. Onuahu. No i panowie, to będzie kolega Kolera, ale on nigdy nie dojdzie, nawet jak 12 punktów mu damy w aerial, nie dojdzie na tego. Przez swój jump niski, to nie dojdzie na 99, a nie chcę więcej 12 niż 12 punktów w niego dawać. Po tego idziemy, to jest nasz główny target i dlatego subskrybenci, wiecie co robić, nie? Wiecie co robić subskrybenci, za którym razem wleciał Onuahu. Militao super. Militao dobry obrońca. Zakaria jest, wleciał. Szybko bardzo. Panowie, za którym razem subskrybenci dawać? El Nino, jesteście czy nie ma? Śpicie? A wy wszyscy na YouTubie pewnie. Zanim dojdzie do was sygnał z tego z Katowic, to... Dobra, Adrian już mi usłyszał. 50. Dobra. Czyli połowa. No, no, optymistycznie. Dobrze. Czy panowie muszą tak napierdalać od bladego świtu? Dzięki, Jarosz. Dzięki, że jesteś dobry myśli. A ostatecznie? No, Zakaria 148. Marcin, ty masz tę subskrypcję na tym, na Twitchu? Już mi się wszyscy mylą. Elino 69, dobrze. To Christopher też 69. Dobra, to zostają tak jak były. Jak już nie chcecie pisać, no to ten. Jedziemy. Drugi raz, proszę bardzo. Pięknie. Ale to nie wiem, nie znam przyczyny tego. Bo tak patrzył siebie. U mnie wszystko dobrze jest. Za dużo widzów może. A Mbappe został, tam dwóch zostało. O tym boosterze, on działa tylko jak jest plus jeden, to ma, już dojdzie do składu, nie? Plus jeden. A jak już jest w składzie, no to ma plus jeden do tych wszystkich atrybutów. Natomiast jeśli jest zawodników 13 w składzie, tak? Chyba z Ligi Tureckiej, no to już ma plus 2, a 20 i więcej plus 3. Tak to wygląda. No, za 148 Zakaria. Panowie, to coś od... No, tylko niech tutaj mnie Konami nawet nie denerwuje. A tego Mbappe zobaczymy, no to wiesz, to jednak 200 końców jest, Kacper. 200 końców drogą nie chodzi.
Maciek, ale to wiesz, co z tego, że dużo widzów jest? Jak ja wiesz, wydam... Z tych reklam to może kurwa wyciągnę te 0,5% z tego, co tutaj wypierdoliłem. Tak średnio się to kalkuluje. Ale podoba mi się też. A weźcie zratatujcie tego streamu. No panowie, ja tak patrzę na tym, na Twitchu. Wchodzę na Twitcha. Tak. O. Dobrze? Tak. O. To co? Zajebiście, Mimbaj. No przycięło trochę. Ale to się dogrywa coś. Ta. No cisza, nie? Kurwa, co się dzieje? Na YouTube'a wejdę. Wchodzę na Twitcha. No, kręci się kółeczko, dogrywa, ale czemu nie wiem. No, no to wkładam, Elino, no zobacz co się dzieje, no tyle już pieniążków użyłem, że wiesz. Pan Konami tutaj zawitał, powiedział, Bimbo, jesteś naszym czołowym tutaj losującym piłkarzem. Ja pierdolę. Myślałem, że chociaż ten przyjdzie. Może tego Mbappę weźmiemy, co? Lagi też? Dobra, panowie, zresetuję streama. Żebyście mieli jakość porównywalną do tego. Porno, ale właśnie, może się ściąga coś. Czemu zerknę? Kurwa, tam ostatnio wpisywałem. Sasha Grey, Twitch. Dobra, panowie, zaraz wracam. Ty, a mi zacięło streama, w ogóle nie mogę wyłączyć. Ty, ja nie mogę wyłączyć nawet tego, coś się zacięło. Zaraz wracam, panowie. Kurwa, się odjebało. Gówno jakieś.